Szacuje się, że ponad 3000 zachorowań na nowotwory w Polsce jest związanych z zakażeniem wirusem HPV. Brodawczak ludzki zaliczany jest do najczęściej występujących u człowieka infekcji przenoszonych drogą płciową. Specjaliści zalecają, żeby o profilaktykę zadbać już we wczesnym wieku dziecka. 1 września ruszył powszechny program szczepień we wszystkich szkołach podstawowych. Uczniowie pomiędzy 9 i 14 rokiem życia mogą wykonać je bezpłatnie. Na zakażenie wirusem HPV narażony może być praktycznie każdy, bo blisko 80% populacji doświadcza z nim kontaktu. Późno wykryte zakażenie może doprowadzić do raka szyjki macicy, sromu i pochwy u kobiet, a w przypadku mężczyzn do nowotworów prącia odbytu, a także głowy i szyi u obojga płci. Nawet ponad 99% przypadków właśnie raka szyjki macicy związane jest z zakażeniem wcześniejszym wirusem HPV. Mamy te typy onkogenne i te typy nieonkogenne. W zależności od wariantu szczepionki mamy różną ilość, jakby, która chroni pacjentkę, dziewczynkę wcześniej przed zakażeniem HPV. Około 3000 przypadków rocznie raka szyjki teraz wykrywamy z takich naszych obserwacji w coraz to młodszym wieku. A warto pamiętać, że od momentu zakażenia przez wszystkie stany przednowotworowe aż do rozwinięcia się nowotworu może upłynąć dużo czasu. To kobiety są zdecydowanie bardziej świadome zagrożeń. Dla mężczyzn profilaktyka i badanie narządów płciowych to wciąż temat tabu. Po pierwsze z kwestii świadomości. Wielu moich kolegów bardzo rzadko udają się do lekarza, żeby po prostu badać się profilaktycznie i to jest głównie problem profilaktyki. Również poza tym te tematy nie są poruszane, wydaje mi się, w kwestii mężczyzn, natomiast coraz częściej staramy się rozmawiać o tych tematach. Teraz powodów, by o profilaktyce rozmawiać, jest więcej. W ramach wspólnego programu Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanego do uczniów między 9 a 14 rokiem życia od 1 września możliwe jest szczepienie w szkołach podstawowych. Szczepionka jest najskuteczniejsza przed rozpoczęciem współżycia. Dziś szkoły są na etapie weryfikacji, ilu chętnych będzie na szczepienie. Następnie zacznie się organizacja przestrzeni i personelu. Nie może to być w ogóle pielęgniarka szkolna, dlatego że to musi być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania szczepień. Nie każda pielęgniarka szkolna takie kwalifikacje posiada. Akurat w przypadku naszej szkoły, nasza pielęgniarka takich kwalifikacji nie ma. Więc wówczas będę musiała podpisać porozumienie z jakimś ośrodkiem medycznym, ale wtedy musi przyjść nie tylko pani, która będzie szczepiła, ale również musi przyjść lekarz. Szczepienie przeciwko HPV dostępne jest zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców, a na udział w nim dziecka musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun. Szczepienia dla uczniów 7 klas szkół podstawowych i pierwszych ponad podstawowych od 2020 roku prowadziły już Katowice. Zainteresowanie nimi było wówczas spore. Niemniej uważamy, że to były bardzo dobre efekty. Te ponad 40% czy lata, w których ponad 60% populacji się wyszczepiło, pokazuje, że zainteresowanie było. Z tego powodu też zresztą włączyliśmy możliwość zaszczepienia chłopców, bo pojawiały się właśnie takie głosy i prośby. Szczepienia przeciw HPV w ramach rządowego programu podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między nimi wynosi od 6 do 12 miesięcy.